Paco Power Systemi Max, najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej. Polecam. Łukasz Maciec. Jest z nami Bartosz Budzyński, jest naszym dzisiejszym gościem. Bartek ćwiczy od 3 lat, od września 2010 roku. Bartek, powiedz, jaki miałeś cel w tym, że przyszedłeś na siłownię i zacząłeś ćwiczyć akurat w klubie na Kiepury? Celu nie miałem jakiegoś takiego wielkiego, po prostu chciałem to zrobić dla samego siebie. Chłopaki mnie nakręcili właśnie z osiedla, że Paco to jest taki dobry klub. Mam tu wiele znajomych, no i tak zostało. Dobry klub i co to prawda? Słucham? I co to prawda, że dobry klub? No co prawda, no bardzo mi atmosfera, no i nie ma takiego drugiego klubu jak Paco Lublin. Tak w domu, że tak powiem. Dowiedziałeś się o Stowarzyszeniu Sylwetka, brałeś udział w wielu szkoleniach organizowanych przez Leszka Michalskiego. Wciągnęły Cię te szkolenia, bo uczestniczyłeś nie tylko w jednym z nich. Owszem, ukończyłem właśnie niedawno kurs trenerski Body Logistics System, BLS, tak zwany. Trwało on rok. Jestem już trenerem personalnym. Oprócz tego ukończyliśmy w Paco Muscle Fit System. Muscle Fit System polega nie tyle na rozbudowaniu masy mięśniowej, ale co na poprawieniu swojej sylwetki oraz kondycji. Te zjazdy, które miałeś przez cały rok, te BLS, powiedz, na czym polegały te zajęcia? Zajęcia polegały na tym, że rozwijaliśmy swoją wiedzę. Było mnóstwo różnych wykładów, bardzo ciekawych. Kto nie był, niech żałuje naprawdę. I oprócz wykładów były różne treningi. Na ostatnim BLS mieliśmy zajęcie na basenie. I nasz trener Leszek Michalski wymyślił zawody, właśnie Muscle Fit System, na które zajęłem 3. miejsce. Konkurencja była naprawdę bardzo trudna, ale jakoś mi się udało. Powiedz mi, te szkolenia, które miałeś, oczywiście wykorzystujesz w swoich treningach. Tak, oczywiście, że tak. Jak mówię, to jest bardzo, bardzo przydatne wykłady były oraz ćwiczenia, których jak najbardziej używam na co dzień w moich ćwiczeniach. Pomagały mi rozbudować masę mięśniową oraz kondycję, prawda? Zmieniasz sobie sam już treningi, układasz sobie już sam treningi, czy jeszcze pomagają Ci nasi trenerzy w tym? Treningi staram się sam układać, prawda, bo jak jestem już trenerem, to pasuje na to, żebym sam sobie układał, prawda? Ale jeżeli czegoś nie wiem, to idę do naszego Tomka z Paco i po prostu mi tam pomaga, co tam nie wiem. No. Będziesz jeszcze szkolił się w kwestii siłowych, treningowych, masz jeszcze jakieś plany? Oczywiście, że będę. Będę, jak będzie mi zdrowie pozwalało oraz czas, będę korzystał ze zjazdu właśnie Leszka naszego, Michalskiego, ponieważ to mi się przyda, że tak powiem, w dalszej karierze, prawda? Mam na celu teraz wystartować w zawodach kulturystycznych, które będą za rok. Prawdopodobnie to będą debiuty albo klasyk, jeszcze nie wiem, ale na pewno mnie zobaczycie na scenie. U Leszka Michalskiego jeszcze odbywało się zajęcie z crossfitu. Powiedz mi, czy crossfit można wykonywać też i u nas na siłowni? Oczywiście, że można. To nie był nie tyle crossfit, co muscle fit system, bo crossfit to jest sport, który jest bardziej kondycyjny. Muscle fit system, jak sama nazwa wskazuje, to można wykonywać bez sprzętu, można wykonywać na ławce, można na siłowni i naprawdę nie trzeba jakichś maszyn czy innego sprzętu, żeby po prostu wykonać. Może być to typowa ławeczka, co jest na osiedlu, może być to kamień i naprawdę już można zrobić każdą partię mięśni, tylko trzeba mieć troszkę wyobraźni. Zaprezentujesz nam kiedyś taki trening? Oczywiście. Będziesz startował, masz 20 lat, jesteś bardzo młodą osobą.
Tomek określa cię jako ewenement na siłowni. Wszyscy patrzą się na ciebie z pełnym podziwem i faktycznie tak jest. No jednak twoja muskulatura mówi sama za siebie. Nie wiem, co robisz, jak to robisz, czy to genetyka, ale wyglądasz świetnie. Dziękuję bardzo. Staram się, ćwiczę 4 razy w tygodniu. No oprócz tego, że mam dobrą genetykę, to dieta non-stop, ćwiczenia, no i dobre spanie, prawda, bo dieta to jest jednak 70% sukcesu do dalszych ćwiczeń, czy po prostu lepszego samopoczucia, prawda. Także namawiam wszystkich, żeby ćwiczyli, żeby coś zrobili z sobą, a nie siedzieli przy komputerze przysłowiowo, jak to teraz młodzież robi, przychodźcie do Paco, albo ćwiczcie na dworze, nie wiem, róbcie cokolwiek z sobą, prawda. Dzięki za rozmowę. Będziemy śledzić jeszcze twoje treningi, bo na pewno jeszcze się spotkamy, będziemy mieli ku temu okazję. I dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję.